Cześć, cześć. Słuchaj, jest taka zasada, że jak się wsiada do samochodu, to trzeba zrobić 10 przysiadów. Ale w samochodzie? Nie, nie, przy samochodzie. A, jeden, żebym wiedziała, że pora na rozgrzewka już była. Sześć, bierzesz ten tośnie. Tak, bierze, bierze. Moje ten. No, dobrze. Bardzo dobrze. Słuchaj. Daliśmy radę jakoś. Daliśmy radę, ale naprawdę coś trzeba zrobić. No. Bo powiem ci, nic mnie... No tak, robimy. Nic mnie bardziej nie wkurza, niż to, że... mówi się o tak zwanych rozszerzaniu badań kompetencji ruchowych. Kurna, nikt nie wie, o co chodzi, jak słyszysz o rozszerzaniu. Uwaga, no rozszerzanie badań kompetencji ruchowych. Metodycy wiedzą, naukowcy wiedzą. Przestańmy używać takiego języka, po prostu ruch jest niezbędny. Zrób 10 przysiadów, tak? Tak, tak. Tak. Dlaczego to się wszystko ubiera w te farmazony, za przeproszeniem? Wiesz co, to ja ci powiem... Że tak, bez przełożenia tego na praktykę to nie ma mowy. Niech sobie naukowcy piszą. Ale załatw codzienny WF. Wiesz co, za chwileczkę jadę właśnie do jednej... Jesteś w stanie ze to zrobić? Codzienny WF? A dlaczego nie? Dlaczego codziennie? Myślę, że ten codzienny WF był kiedyś na podwórku po prostu. A teraz bardzo ograniczony w szkole. Na boiska, no bo kiedyś w szkole mieliśmy 2 godziny WF-u tylko maksymalnie. Ale i to też nie było dobre. Natomiast nikt nie ograniczał dzieci w bieganiu na podwórku, graniu gdziekolwiek i robieniu czegokolwiek. Dzieci były wołane przez okno do domu i były wyśmigane przed kolacją, dokładnie tak. Tak, wyjeżdżone na rowerze i tak. No, nie zmienimy tego, prawda? Nie cofniemy zegarów tam o 50 lat i tyle tak. I nie postawimy specjalnie trzepaków. Ja myślę, że jest wiele elementów takich, które by sprzyjały temu WF-owi nawet codziennie. Musimy sobie troszeczkę odczarować myślenie o tym, że WF koniecznie musi się odbywać w sali sportowej. Bo nie ma takiej szkoły, która by zbudowała tyle sal, czy taką salę, która by pomieściła wszystkie klasy w czasie wymaganym, prawda? Ale jeszcze... zobacz, pojedziesz do takiej Japonii i tam tai chi w każdym parku, na każdym trawniku ćwiczą w wolnych chwilach wszyscy. Czy mają lat 5, czy 105. I widzisz ludzi, którzy przychodzą, rozciągają się. Ale tam wiesz co, nie męczą, bo to nie jest... Jak zauważasz, tai chi jest sztuką samą w sobie i w ogóle te ludy wschodnie rozwinęły się na bazie sztuki dbania o rozwój, o drogę, świadomość pełną tak. Od dziecka do staruszka i pełnosprawność, jeżeli chodzi o walkę wręcz, pełnosprawność, jeżeli chodzi o walkę bronią i to się przełożyło na ich kulturę szeroko pojętą fizyczną. No to zacznijmy tworzyć naszą kulturę. Tak, u nas nie wypadało nigdy za dużo się ruszać, bo przecież ten, kto się rusza, to jest, przepraszam, fizycznym robolem. Tak. I lepiej poleżeć i ten, który jest zasobny i osiągnął sukces, to może sobie poleżeć. No oczywiście trywializuje w tym momencie, ale tak było. I dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy dość już dorobionych rodziców. No wiesz co, jesteśmy już społeczeństwem zamożnym. Mhm. Tak? No jakbyśmy nie narzekali na codzienność, to jesteśmy społeczeństwem zamożnym wobec innych. W związku z tym mamy... takie pokolenie rodziców, które mówi, no tak, ja zarobiłam, ciężko pracowałam, okej, moje dziecko musi być super wykształcone, no ale wiesz, wykształcenie to jest siedzenie, uczenie się, książka, tak, ekran, synu, córko, pamiętaj o tym, że ze sportem to już tak ostrożnie. Tak. Ja prowadzę zajęcia w klubie RK Athletics u siebie, to często słyszę, jestem uczestnikiem rozmów z rodzicami, słyszę też upominania rodziców do dzieci, no wiesz co, pamiętaj, że masz egzamin ósmoklasisty, to już teraz, no raz w tygodniu, wiesz? No ale przecież dotlenienie tak wpływa na mózg. Odeta, cokolwiek wiesz, nie powiemy. Powiedziałaś o tym i tą nową mową, taką naukową, tak? Tak. Mówmy do rodziców. No bo jak ja to tak? słyszę... Jeżeli mówimy do rodziców, nie wiem, przypomnijcie się, co wam dawało radość, tak? Czy co robiliście? Być może w ten sposób dotrzemy do nich. My jeżeli pokażemy im, że zdobywanie przez nich medali w korpo zawodach, bo to jest tak, że też korporacje nie się mobilizują, prawda? Mamy coś fajnego, oni potem opowiadają przy kawie, jakimi są bohaterami, tak. Ale zapominają o tym, że i dzieci nie mają takiej szansy. Tak. Ale ostatnio miałam rozmowę też w Onet rano tutaj, z jedną z firm komercyjnych, bardzo dużych, gdzie oni swoich pracowników na godzinę w tygodniu zwalniają z pracy, pod warunkiem, że tę godzinę poświęcą aktywności fizycznej. I najlepiej niechby to zrobili rodzinnie. No najlepiej. Najlepiej. I teraz model taki, że oczywiście mamy zaangażowaną szkołę. To się samo nie wydarzy, chociaż mamy coraz więcej wykształconych ludzi, którzy mogliby być tymi nauczycielami WF-u w klasach 1-3. Ja będę bardzo
za tym stał, żeby jednak to nauczanie początkowe nie opierało się wyłącznie na panu, pani, którzy uczą wszystkiego i w bardzo ciężkich warunkach nieraz lokalowych, ale żeby jednak był ten WF-ista, bo naprawdę ten maluch 7-8-letni ma błysk w oku, chce się bawić sport, tak, chce naśladować gwiazdy i koniec, nikt mu tego nie odbierze. Żeby nie wiem, jakie misie patysie było opowiadane. Mam takiego w domu, to... Wiesz doskonale, on zna statystyki, już teraz interesuje się. Niektórzy mawiają harata w gałę cały czas. Tak jest, tak jest. I naprawdę nie doceniamy stopnia zaangażowania tych dzieci. Jeżeli będą fachowcy od tego, to już znakomicie. Jeżeli odbędziemy tę rozmowę z rodzicami, rodzice docenią jednak, że rozwój intelektualny, szóstka z przyrody, z fizyki jest równie ważna jak zrobienie czegoś dobrego na WF-ie. I uwaga, ten nauczyciel WF-u jest bardzo często najważniejszym wychowawcą tego dzieciaka, bo sport jest też wentylem bezpieczeństwa dla całej masy chorób psychicznych, które dzisiaj mamy, obciążeń. No naprawdę rodzic bardzo chętnie dzisiaj umawia się na wizytę u psychologa, tudzież staje w kolejce do psychiatry, mówi o poważnych tematach, tak? Natomiast zapomina, że czasami można tego uniknąć, albo jest po prostu zwykła przestrzeń, gdzie można się inaczej odnaleźć w ramach tej aktywności fizycznej. I koniec. Mam wrażenie, że doszliśmy do takiego punktu, że nasze społeczeństwo na dorobku ukonstytuowało się w osobach 35-45-latków, tych zadowolonych z siebie i którzy roztoczyli klosze nad swoimi dzieciakami, żeby się one przypadkiem nie spociły, nie zmęczyły. Dokładnie. A najlepiej ja jeszcze go podwiozę, wiesz, melduję, mamo, dojeżdżam metrem, czy podjedziesz pode mnie, bo wiesz, nie będę... 100 metrów trzeba przejść. 500, prawda? Nawet. Tak. I tyle. No jest to dramatyczne. Uważam, żeśmy doszli do jakiegoś takiego absurdu. I potem oczywiście przychodzi do mnie mama czy tata, mówi, panie Robercie, a cóż ja mogę takiego zrobić, żeby mojemu synowi się chciało, tak? Albo żeby on schudł. No, jeżeli nie sprowadzimy wzorców domowych, mamy dzisiaj piątek, no... 13 w dodatku. Świetna data. Zastanówmy się, jakie są plany aktywnościowe rodzin na weekend. Zastanów, nie każdy się uderzy w piersi. My bardzo często je planujemy z pogodą. No ta pogoda będzie... Tak. Ale pogoda nie jest najgorsza jak na ten fragment roku, bo do tej pory było przepięknie. Ja naprawdę, ja jestem w tygodniu średnio nie wiem ile razy na boiskach różnych, takich ogólnodostępnych. Mm-hmm. No. I uwierz mi, że one świecą pustkami. Właśnie o to mi chodzi, czy jesteś sama, czy z innymi, tak? Tak. Ja uważam, że dobrą zmianą dla wprowadzenia jakichś nawyków są weekendy. Bo ludziom się trudno jest wyobrazić, jak można to robić w ciągu tygodnia, ale to potem ta wyobraźnia się jakoś poszerza, tak? Ona się uelastycznia i tyle. Jeżeli mamy dobry plan na sobotę, niedzielę, mój tato zakreślał mi, wiesz, program w telewizji, który mogę obejrzeć, jakiś taki wartościowy, jeżeli miał być, bo wtedy były dwa programy. No tak. A i zakreślał ci, że tutaj o 18.00... Ale reszta, nie, uwaga, ale wychodzimy, robimy coś, tak? Czyli był plan. I naprawdę, ja wiem, że jesteśmy zmęczeni tym planowaniem, ale warto popatrzeć na prognozę pogody, na to, co możemy zrobić, czy mamy sprawny rower, czy mamy przygotowaną wiatrówkę na to, żeby wyjść razem, z kim się dzieciak umawia na nie wiem, grę w piłkę, czy na cokolwiek innego. Nie zostawiajmy tego, że zbudzę się i zobaczę, tylko już dzisiaj jest piątek na to, żeby zaplanować sobotę, niedzielę. Wiem, że będą opady deszczu, ale sprawdziłem właśnie przed chwilą, że w Warszawie na przykład będą opady deszczu, no głównie po południu, w sobotę i w nocy, w niedzielę, czyli mamy elegancko jutro sobotę rano. Nie, ja tutaj pogodę pokazywałam od samego początku. No widzisz, no to nie będę za pogodę robił. Nie jest tak, że w ten weekend nie można nic zrobić. Tak, nie znajdziemy okna. Właśnie o to mi chodzi, bo ja już słyszę takie głosy, że w ogóle nic nie zrobimy w tym momencie. A jeżeli nawet, to mamy miejsca pod dachem, które też możemy wykorzystać. I koniec. Jeżeli powiemy sobie, że nasze dziecko ma być wyłącznie wychowane przez szkołę, jeżeli uznamy, że tylko i wyłącznie WF codziennie sprawi, że nasze dziecko będzie zdrowe, a nasza rodzina szczęśliwa, to jest błąd. Zacznijmy jako rodzice od samych siebie, jako rodzice, wujkowie, starsi bracia. I to dopiero ma szansę na przyniesienie skutku. Nie liczmy na to, że państwo załatwi nam zdrowie i koniec. No dobrze, ale państwo zrobiło te wyniki, te badania, porównało je z wynikami sprzed lat. Powiedz mi, czy ty jak zobaczyłeś, to coś cię zaskoczyło, czy to jest w ogóle, to było jasne, że one tak będą wyglądały? No niestety, tak zwane rozejrzenie się wokół siebie wskazuje na to, że te badania nie są wzięte z kosmosu i tyle. Niemniej jednak uważam, że jest to trend odwracalny.
Może nie będziemy mieć już, wiesz, takich wyśmiganych alpaganów, którzy chodzą do szkoły po 3 km w jedną stronę, czy zawsze jeżdżą na rowerze, ale jest szansa na to, żebyśmy to poprawili. Na pewno brak aktywności codziennej w zakresie przemieszczania się, brak takiej zwykłej pracy w pomaganiu domowym nawet, czyli znowu tej aktywności kolejnej. Ale kiedyś było tak zwane, dziś to się pięknie nazywa, wykluczenie komunikacyjne. Ja do szkoły musiałam dojeżdżać rowerem, bo u mnie nie jeździł mnie do głowy nie przyszło żebym też. Mogła pojechać autobusem. Tak. Więc albo jak zaspałam, to biegłam i wtedy było 20 minut biegiem, wpadałam spocona, ale kompletnie dotleniona, albo był rower. Dlatego tamte procesy nie wymagały uważności jakiejś takiej społecznej. Tak? Dzisiaj wiemy, dzisiaj mamy badania i wiemy, że jeżeli nie zrobimy czegoś w kierunku, no to będzie gorzej. Natomiast mam wrażenie, że my jeszcze ten dorobek, wiesz, cywilizacyjny wspieramy dodatkową własną nadwrażliwością, jeżeli chodzi o wyłączanie z aktywności wszystkich naszych najbliższych. Bo wydaje nam się, że jak podwieziemy kogoś samochodem, albo to dla niego zrobimy to zrobimy coś dobrego. Jak uchronimy go od zmoczenia deszczem, też zrobimy coś dobrego. Wczoraj rozmawiałem z rodzicami wieczorem po treningu i widziałem ich uśmiech, kiedy powiedziałem: słuchajcie, nie myślcie o tym, że zimą będziemy siedzieć w sali. Tak. Mamy salę po prostu. Zamarznięty gil to dobry gil. Tak, dzieciaki będą zdrowe wtedy. Tak jest. Ja, broń Boże, nie chcę wracać do dawnych zachowań, które jedyne są dobre i tyle. My musimy wymyślić aktywność w ramach cywilizacji, jaka jest dzisiaj. Mamy teraz, każdy z nas ma po smartfonie w kieszeni, każdy z nas ma laptop. Chcesz powiedzieć, że jeszcze przed nami jest wynalezienie aktywności, która jest odpowiednia dla dzisiejszego czasu i przestrzeni? Tak, być może nawet, wiesz, nie ma co się obrażać na te wszystkie przypominacze, które idą z elektronicznych urządzeń. Hej, ruszyłeś się, tak? A co dzisiaj, tak? Wszystkiego rodzaju te zegarki, co grywalizacje, mówią, które są wprowadzone. Poruszaj się. Ale tak, i wykorzystajmy to. Jeżeli dzieciaki i tak, czy nasze społeczeństwo z tym żyje, to wykorzystajmy to, co nam mówi: hej, właśnie wstań, rusz, zobacz, tak? Wprowadźmy tego typu challenge. Tego nie zrobi nauczyciel w szkole, ale czasami może zapytać, prawda? Ile kroków dzisiaj zrobiliście? Co ciekawe, dzieci same z siebie w szkole do mniej więcej 12 roku życia robią po 20-25 tysięcy kroków. No tak, potem spada ta aktywność, a jeżeli wprowadzamy jeszcze dodatkowe przeszkadzacze, czyli patrz, telefony i inne rzeczy na przerwach dozwolone, no to nawet na tej przerwie się nie ruszą. I badania mówią dzisiaj, że u 15-16-latka ta aktywność spada o połowę już. No dlatego, że on już... Ja tak nawet się zastanawiałam, bo jest trochę tak, że w pewnym wieku ci się chce, a potem ci się... przestaje chcieć. I zastanawiam się, co tam się dzieje takiego. A to jest bardzo proste. Mamy burzę hormonalną. Jest czas złotego wieku, kiedy dzieci się uczą wszystkich technik, cieszą się. Ale one wiesz, pewne rzeczy jako dzieci załatwiamy biegiem, a potem raptem przestaniemy biegać. Tak, ale potem mamy tak. Jeżeli ten nastolatek przed okresem dorastania dostanie ten kapitał ruchowy i się czegoś nauczy, to on ten rok, półtora tego trudnego dojrzewania, wzrostu i zajęcia przebiegnie. Jakoś sobie da z tym radę, a potem wróci do tej aktywności. Natomiast jak on nie dostanie tego bodźca w wieku 7-9 lat wcześniej, no to nie ma mowy, on nie ma z czego zbierać, on nie dostanie tego alfabetu podstawowego, na którym się potem oprze. Nawet nie mówimy o dużych wzorcach, po prostu jego organizm nie dostanie tej informacji, że on to może zrobić i koniec. Jak mu rosną te długie kończyny, jak wzrośnie mu waga w tym momencie, to powie: dobra, poddaję się i koniec, przecież autobusy miejskie są fajne, a mama też podwiezie. No, oczywiście, to bardzo wygodne jest. No dobra, żeby mieć potrzebę, żeby czuć, żeby chcieć spróbować, mówię, będąc młodym człowiekiem, trzeba mieć też ideały, trzeba mieć tych bohaterów, tych superbohaterów sportowych. No tak, to jest bardzo ważne. No a z igrzysk przywieźliśmy tyle medali, ile przywieźliśmy. Oczywiście każdy tam może znaleźć swojego bohatera, no ale nie ma ich za wielu. No, oczywiście nie ma ich za wielu, ale też nie przesadzajmy, że gdyby było ich o dwóch więcej na igrzyskach, to coś by się to byłoby zmieniło. Dużo lepiej. Mamy świetnych siatkarzy, którzy mamy dziewczyny pająki, czyli dwie Ole, Kałucką i oczywiście Mirosław. Mamy świetne przykłady wioślarza, trenażery przecież też funkcjonują wszędzie. Mamy co prawda jedną medalistkę z lekkiej atletyki, ale każda dziewczynka chce być Natalią Kaczmarek i pięknie wyglądać i być uznaną. To samo jest z chłopakami, przecież może Natalią konkretnie nie chcą być, ale tę lekkoatletkę docenili, bo był Duplantis. Także uważam, że tych wzorców jest trochę. Tylko też nie dochodźmy do tego, że w którymś momencie ja słyszę takie głosy, że nie, ten wyczyn to dajmy sobie spokój, bo i tak nic z tego nie wynika.
Postawmy tylko i wyłącznie na rozwój dzieci i młodzieży na tym najniższym poziomie. Jedno bez drugiego nie będzie działać. Te dzieci potrzebują. Jak ja patrzę na dzieciaki, właśnie tak wspomnieliśmy o tym przedziale 8-10 lat. Boże, ile one wiedzą o tych sportowcach? Oczywiście. Jak oni są ważni, ci sportowcy, ile jest tych ustawianych płotków w płoteczku, żeby w tym momencie przebiec jak Femke Boll na przykład. Mój syn ma wiedzę 100 razy większą niż ja. Ile razy powtarzają te strzały na bramkę, prawda, żeby to zrobić. Tak. I okej, nie przejmujmy się tym, że dzisiaj mamy jakieś niedomagania w polskim sporcie. Bo oczywiście nie, przejmujmy się tym, ale nasze dzieci mają z kogo czerpać. Mm-hmm. Tylko też nie twórzmy aż tak negatywnej atmosfery wokół tych, którzy osiągnęli sukces jednak. Mm-hmm. Bo ja mam wrażenie, że czasami umniejszamy sukces Natalii Kaczmarek, dlatego że ona zdobyła tylko jeden medal na lekkiej atletyki. No tak, a to jest aż jeden. Nie byli inni lekkoatleci ze świata, na które nasze dzieci patrzą. Wolą, żeby było więcej Polaków. Piotrek Lisek nie zdobył medalu, ale dalej jest uwielbiany przez dzieciaki i dalej się dzieciaki wzorują na nim, bo facet lata wysoko i chciałyby robić tak jak on. Co dalej z Pekolem? No cóż, czekamy. No, PKOL się zbiera. A myślisz, że dojdzie do takiej sytuacji, że nie będzie pieniędzy na sport? Na sportowców? Wiesz co, pieniądze na sport są... No ale duże koncerny, duże spółki się po stronie rządowej przede wszystkim ale i samorządowej. Duże spółki się wycofują ze sponsoringu. Sportowcy mają obiecane pewne kwoty i pewne pieniądze. No ale jak źródło będzie puste? Jak źródło będzie puste, no to wiesz, w ekstremalnym wymiarze jakimś może dojść do bankructwa instytucji i tyle, no bo ona będzie niewypłacalna. Na dzisiaj mamy początek procesu jakiegoś. Róg jest po stronie zarządu PKOL-u, komisji rewizyjnej. Oni muszą się odnieść do tego, co się dzieje, spojrzeć w papiery rzeczywiście. Nie czekać na to, co się wydarzy, nie wiadomo co, bo co się dzieje, to widać. I musi nastąpić tam reakcja. Bardzo, bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że PKOL jest pewnym symbolem czystości sportu, jedności idei i tak dalej. Natomiast sam PKOL nie przygotowuje polskich sportowców do igrzysk, ani też do kolejnych mistrzostw świata. On to wspiera tylko. Tak? Natomiast zła atmosfera wokół PKOL-u. No dobrze, ale chcesz powiedzieć, że sportowcy, którzy kiedyś w przyszłości będą nas reprezentować na imprezach ogólnopolskich, ogólnoświatowych, ogólnoeuropejskich, dadzą sobie radę bez PKOL-u? Nie, PKOL musi funkcjonować. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy jako społeczeństwo zrozumieli, że PKOL nie płaci na przygotowania tych sportowców. On wspiera te przygotowania, starty w Igrzyskach Olimpijskich czy w Igrzyskach Młodzieżowych. Natomiast za przygotowanie sportowców odpowiadają związki sportowe. A związki sportowe są głównie wspierane przez Ministerstwo Sportu i sponsorów samorządowych, bądź też sponsorów komercyjnych. Kłopot dzisiaj polega na tym, że zła atmosfera i popsucie w ogóle wizerunku sportu przez PKOL, przy PKOL-u, powoduje, że całość tak zwanego rynku sportowego na tym cierpi. I dzisiaj prezesi związków sportowych, którzy są w zarządzie PKOL-u, powinna zdobyć się na refleksję, też opierając się na dokumentach, na przesłankach i uporządkować sytuację tak, żeby ten rynek sportowy nie tracił. Ja dzisiaj mam ogromne wątpliwości co do tego, jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej, to przecież rynek potencjalnego wsparcia dobrych idei w Polsce jest ogromny. Jest kultura, jest zdrowie, jest ekologia. Jeżeli powiemy sobie, że sport wyczynowy to jest nabijanie kasy nieuczciwym ludziom, którzy się wokół sportu kręcą, no to w którymś momencie rzeczywiście żadna spółka, nawet z tych, które się dzisiaj wycofują z PKOL-u, nie wejdzie w umowny zupełnie dzisiaj, nie wiem, związek gimnastyczny czy... Powiedz, ale jeżeli ta sytuacja z PKOL-em będzie trwała jeszcze jakiś czas, bo to się nie rozwiąże w tym tygodniu, ani w przyszłym. To może trwać miesiące, tygodnie. To będzie bardzo... A może trwać lata, no bo z tego co wiem, to prezes jest i według wszystkich przepisów powinien być i zostać, tak? Determinacja musi być po stronie tych, którzy mogą zwołać ciała statutowe, które mogą zająć się oceną działalności prezesa, potencjalnie zwołać nowe zebranie walne, które uporządkuje sytuację. To są już działania prawne. Bardzo ważne jest to, by działać w zakresie prawa, ale też w zakresie zdrowego rozsądku. A jak długo sport to wytrzyma? No moim zdaniem to
To się odbije na sporcie i na sportowcach? Dzisiaj sport powinien to rozstrzygać w ciągu najbliższych tygodni tak naprawdę, a nie miesięcy, bo utrzymywanie takiego stanu, tak jak pokazuje też niemożność zorganizowania dzisiaj gali olimpijskiej, bo brakuje tego i tamtego, a poza tym atmosfera jest fatalna, sprawia, że tak naprawdę myślenie, przygotowanie do kolejnego sezonu, zajęcie się czystym sportem, no jest dzisiaj abstrakcją. W związku z tym im szybciej, tym lepiej i im w bardziej uporządkowany sposób prawny, też tym lepiej, żeby nie było żadnych kontrowersji, choćby międzynarodowych. A masz jakąś dobrą radę dla ministra sportu? Co powinien zrobić? Minister sportu doskonale wie, co powinien zrobić. Uważam, że dzisiaj sytuacja, kiedy oddaje temat związkom, oddaje temat zarządowi, ciałom statutowym PKOL-u do decydowania, on pokazał, co działa nie tak i teraz organy państwowe pokazują dalej, co działa nie tak, to są poważne wskazówki. Ale zobacz, że to, co działało nie tak, po raz pierwszy też głośno usłyszeliśmy z ust sportowców. Udało się przebić z pewnymi komunikatami, że tu nie ma tego, nie ma tamtego, tu nie ma sparring partnerów, tam nie ma strojów. Wcześniej takich informacji nie było w mediach. One zostały dodatkowo wzmocnione tym, jaka była postawa tych, którzy zarządzali ich obecnością na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast wiesz, zawsze jest tak, że coś nie zadziała w systemie wyjazdów, logistyki. To jest też statystyka. Tylko tych przypadków było dużo więcej niż statystycznie wypadało. I to był bardzo poważny sygnał ostrzegawczy. Generalnie rzecz biorąc, trzeba działać tak, by dobro sportowców było na samej górze. Tak, nadrzędne. I teraz myślenie o najpierw dobro sportowców, potem dobro kibiców, czyli nasze, a na końcu tych, którzy... ważne słowo, które chciałbym podsumować. Tak, działacz jest na służbie. To jest służba na rzecz i tyle. Ale słowo działacz brzmi mniej więcej jak rozszerzanie badań kompetencji ruchowych. Nie? Przestańmy działacz używać takiego działać. Języka. Działacz powinien działać, rozszerzmy. Tak, ale działacz wiesz, jak się kojarzy. Uściślimy słowo działacz, tak. Może, może nabierze po jakichś zmianach, które powinny nastąpić. Piłem w pale, spałem w pile. Innego znaczenia i bardzo życzę wszystkim działaczom, żeby kojarzono ich działanie. Dziękuję tak bardzo. Jest.